Drodzy, kilka zdań powiem o sobie. Jest to jakaś część wprowadzenia świadomego mojego przekazu. Prawie 40 lat temu, kiedy znalazłem się na studiach w Szczecinie, na pierwszym roku znalazłem się w zgromadzeniu, gdzie ktoś zaprosił mnie z rodziny i tam usłyszałem po raz pierwszy, tak świadomie słuchając, słowo o żywym Bogu. I w czasie tego słuchania dotarło do mnie trzy rzeczy. Że jestem grzesznikiem, chociaż nawet kury zabić miałem z tym problem, ale w sercu, mimo swojego usposobienia, powiedzmy, ugodowego, jestem przed Bogiem grzesznikiem. Drugą rzecz, którą usłyszałem, że z powodu tego, tak najkrócej, moja droga prowadzi do piekła. I trzecią rzecz, która też w kolejnym dniu dotarła do mnie, to to, że Jezus jest Zbawicielem. I kiedy kaznodzieja, misjonarz prowadził to spotkanie, zaprosił, kto chciałby otworzyć swoje serce dla Pana Jezusa. Nie wypraszano, nie proszono nas do przodu, ale tak jak siedzieliśmy czy klęczeliśmy, ileś tam kilkadziesiąt osób, niech podniesie ręce, usłyszałem. Podniosłem rękę i jak kaznodzieja mówi, widziałem. Mam nadzieję, że wtedy widział i moją rękę. Ale po chwili powtórzył to zdanie, więc żeby być niepominiętym, czyli coś w moim sercu było świadomego, by podjąć świadomą decyzję. Podjąłem ją drugi raz i wtedy usłyszałem, dziękuję, tą rękę widziałem. Więc to znaczy, że dotyczyło to mnie. I od tego momentu zaczęła się prawie blisko 40 lat temu moja historia z Bogiem albo historia Boga ze mną. Wierzę, że Bóg współpracuje ze mną, a ja współpracuję z Bogiem, bowiem chodzimy w bliskiej relacji z Nim. Czy nie może być lepiej, czy nie może być bliżej? Może być. I to doświadczam na przestrzeni czasu aż po dzisiejszy dzień. Kiedy skończyłem studia, Pan Bóg i ożeniłem się, Pan Bóg pokierował nasze kroki moje i mojej żony, mimo że miałem możliwość zostania czy w klinice w Szczecinie, czy możliwość gdzieś indziej pracy i z mieszkaniem, bo wtedy lekarz mógł otrzymać, mogłem otrzymać mieszkanie, talon na samochód i realizowanie swoich marzeń specjalizacyjnych. Pan Bóg pokierował do miejscowości zupełnie innej. Jeśli Szczecin liczył wtedy 500 tysięcy, to żona zamieniła to miasto na mieścinę, czy miasteczko 5-tysięczne. Wprawdzie ja tam też od pewnego czasu mieszkałem, ale nie byłem związany, bo też tam kiedyś przyjechaliśmy. Nie było nic, nie było wspólnoty chrześcijańskiej, ale jeżeli kura zniesie jajko, po prostu gdacze. Człowiek, który nawraca się, który przyjmuje Chrystusa do serca, zaczyna, winien wydawać dźwięk, zaczyna mówić. I zaczęliśmy się dzielić Ewangelią z ludźmi. Nie przyjechaliśmy tam, by zakładać kościół, ale kiedy zaczęliśmy świadczyć, zaczęły się nawracać pojedyncze, kolejne osoby. W ciągu roku ta grupka liczyła kilkanaście osób, a za kolejny rok już przerośliśmy macierzystą wspólnotę, z której, z okolicy, do której przynależeliśmy i powstał tak zbór w Terespolu. Terespol to miasteczko, niecałe 6 tysięcy, tak na poziomie, na wysokości Warszawy, jeśli tak byście przejechali, aż do granicy jest rzeka Bóg i po drugiej stronie miasto ponad 300-tysięczne Brześ. Dzisiaj zbór, w którym jesteśmy, Pan Bóg dał siłę i odwagę wiary, że wspólnota, która liczyła wtedy jeszcze 20 parę osób, wybudowaliśmy duży własny dom modlitwy z podobnym zapleczem na górze, na dole i służy on aż do tej pory. W tej chwili liczymy jako członków grubo ponad setka, około 120 paru osób, dzieci, młodzież,
jest jeszcze więcej, ale jak wiecie, duże miasto, szkoły, praca, studia sprawiają, że faktycznie jakby w sensie takim liczbowym może jest mniej, ale są inne osoby, które tam się pojawiają. Drodzy, jestem z zawodu lekarzem i wykonuję, Pan Bóg tak pokierował, a też była to moja świadoma decyzja, że realizując Kościół, realizując pracę z ludźmi, realizując budowę, musiałem się, jakby podjąłem decyzję. I dzisiaj ten wykład, to jest tytuł tego wykładu, czy Bóg może wszystko? Czy Bóg może wszystko? Nie odpowiadaj głośno, żebym cię czasem nie zawstydził na forum całości, a nie chciałbym poprzez to sprawdzać czyjąś wiedzę, czy nie wiedzę. Jest to pytanie prowokacyjne, ale myślę bardzo ważne przed kolejnym dzisiaj spotkaniem, czy innymi spotkaniami po południu, a zwłaszcza jutro. I po 5 latach, po 5 latach tej wspólnoty, która działała w Terespolu, postanowiliśmy, bowiem zbieraliśmy się w czyimś domu rodziny, która użyczyła na kościół, na zgromadzenia, żeśmy podjęli decyzję, że będziemy budować. 20 parę osób, żeśmy i Pan dał siłę, zdrowie i zaopatrzenie, żeśmy to wykonali. Drodzy, w międzyczasie ja realizowałem, byłem powołany przez wspólnotę jako lider i jestem do tej pory jako pastor tej wspólnoty, ale w międzyczasie też, drodzy, nie tak dawno sfinalizowałem, pokazuję, mówię to po to, żeby coś pokazać. Nie pokazać, jaki ja lub jaki ja mądry, albo jaki ja operatywny. Wybudowałem przychodnię, byłem przez wiele lat kierownikiem dość dużej przychodni. Później to się przy tych różnych cięciach, restrukturyzacjach to się zmniejszyło. Była to przychodnia kolejowa, więc później to się trochę zmniejszyło i do tej pory. Ale wybudowałem przychodnię, w której mamy w tej chwili aptekę, mamy przychodnię, mamy rehabilitację. Budynek o powierzchni 900 metrów. Coś, co jest warte prawie 2 miliony złotych. Więc, drodzy, i do tej pory pracuję, jestem ojcem, jestem dziadkiem, jestem mężem, pracuję zawodowo, wspieram Kościół w znaczny sposób, wspieramy. I drodzy, może ktoś mógłby zadać sobie pytanie takie, po co taki facet jedzie, jeśli ma pieniądze i nie mówię, oceniam, duże czy małe, jeśli ma pracę, ma stanowisko, ma wspólnotę, jeździ tu i tam, co ten człowiek, który stoi przed tobą, jaki ma interes, że wczoraj przyjmuje 60 osób do godziny 18.30, później wsiada, organizuje transport, bo wie, że sam fizycznie będzie miał kłopoty, żeby dojechać. Jaki cel ma taki facet, człowiek, żeby przemierzać ileś godzin, w nocy podsypiać lepiej czy krócej w czasie tej jazdy i żeby tu jeszcze dawać siebie dzisiaj ze 2 godziny, jutro ileś godzin więcej i jeszcze w niedzielę rano. Jaki cel? Ja myślę, gdybym siedział tam, po waszej stronie, kogoś, to bym sobie zadawał to pytanie. Co on ma na celu? Drodzy, wydarzyło się coś w moim życiu. Kiedy przyjąłem Pana Jezusa, kiedy otworzyłem swoje serce na Jego głos, nikt mi tego nie mówił, nikt tego mi nie nakłaniał. Wziąłem traktaty biblijne w dużym mieście, chłopak z małej mieściny i poszedłem na ulicę Szczecina, by rozdawać i świadczyć ludziom o Panu Jezusie. Napotkałem ludzi, którzy wiedzę niejednokrotnie, a spotkałem takich, którzy wiedzę biblijną mieli większą. Ale mówiłem temu Panu,
dziekanowi, bo taki mi się trafił któregoś dnia na ulicy, na chodniku, kiedy rozmawiałem z nim. Ale mówiłem, ale ja mam to życie. A więc życie Jezusa. Kiedy życie Jezusa wypełni twoje życie, kiedy życie Jezusa wypełni mnie, kiedy ja znajdę się w nim, to ty nie usiedzisz w miejscu. Ty nie usiedzisz w miejscu. Kiedy Duch Boży wypełni ciebie, to chcę ci powiedzieć, że Bóg jest w stanie ciebie podnieść nawet z największego dołu. Jeśli twoje życie jest najbardziej rozbite, małżeństwo, dom, rodzina, czyli jesteś jakby najniżej, wydaje się, że nie może. Pan Jezus, Bóg jest w stanie ciebie podnieść z takiej niziny. Ale Bóg cię nie podniesie z fotela. Bóg nie podniesie cię z wygodnego fotela. Bowiem to, czego oczekuje Bóg, to pewnej decyzji, pewnego kosztu, pewnego zaangażowania. I dlatego to, co dzisiaj, w tej chwili chcę powiedzieć, to chciałbym odpowiadać na pytanie, czy Bóg może wszystko? Słyszałem już gdzieś tam jednym uchem, że odpowiadamy tak. Ale zaraz zobaczycie, kiedy zastanowimy się, to powiecie jak nasz były prezydent. Jestem nawet za, a i przeciw. Tak i nie. Pomówmy o sobie samym. Jesteś tu, przyjechałeś, przywieźli ciebie. I prawdopodobnie, skoro siedzimy teraz tu w tej sali, mamy nastawienie, by przeżyć coś z Bogiem. Użyłem słowa prawdopodobnie. Ale powiem wam, że z dużym prawdopodobieństwem część z was się zabrała, dlatego że inni jechali. Powiem z dużym prawdopodobieństwem, bez żadnego objawienia od Ducha Świętego, że część z was przyjechało tu, dlatego że inni mówili, jedź, jedź, bo to jest za darmo, jest zapłacone. Takie też może być nastawienie. Inni, bo po prostu było wolne miejsce. Albo ktoś znajomy. Słuchaj, jedź, bez ciebie nie pojadę. No, rób mi to. A więc widzicie, może być różna motywacja, będąc w kościele. Czy wiecie, że drodzy, siedząc w kościele, w ławce, można spać z otwartymi oczami? Ja będę ciebie widział jako otwarte oczy. Ale ty będziesz spał. Czy nie mam na myśli kogoś personalnie, bo przecież przynajmniej po tej chwili czasu jest to niemożliwe. Ale czasem niektórzy mogą dosłownie drzemać. Nie mam na myśli tego, że rzeczywiście czasem nasza fizyka się włącza. Przemęczenie, nocna zmiana. I ktoś pragnie być. Ale czasem przychodzisz z takim byle jakim nastawieniem. Ale można mieć otwarte oczy i można nie słyszeć. Można siedzieć w kościele i Boże Słowo będzie lecieć pomiędzy tymi innymi myślami, które tu biegną. A więc tu, w tej sali, jest wiele rzeczy realnych, ale niewidzialnych. Leczą fale radiowe. Leci audycja jedynki, dwójki, trzeciego programu. Lecą fale, które przekazują obrazy Polsatu, TVN, czy jakiejś innej telewizji. Wszystko zależy, jak się podłączymy lub się nie podłączymy. I pomiędzy tymi głosami i myślami lecić będą Boże myśli. Więc jak się nastroisz, jak się nastawisz, to albo usłyszysz, albo nie. Albo zobaczysz, albo nie. Przeżyjesz coś, albo nie przeżyjesz.
I jedni po tych paru dniach, czy znaczna część, przeżyje coś z Bogiem. Coś pozytywnego. Dlaczego? Ponieważ już na samym początku nastawili się i mówili: Panie, chcę Ciebie widzieć. Panie, pragnę, byś mówił do mnie. Panie, byś objawiał. Jeśli to jest głupota, grzech, mów to do mnie. Oto jestem, żebyś zrobił przemianę w moim życiu. Ale inni wyjadą z tego miejsca tacy, jacy przyszli. Drodzy, ja nie mówię tego w oparciu o psychologię czy o moje przemyślenia. Takie czytamy obrazy w Biblii, gdy nawet sam Pan Jezus mówił, kiedy mówił sam doskonały Bóg. A więc jedni będą dotknięci mocą Bożą, wypełnieni radością, nadzieją, pokojem. Dlatego, że wewnętrznie nastawili te swoje duchowe anteny, żeby wśród zgiełku tych różnych rzeczy, w zgiełku tych różnych myśli, które będą próbowały zagłuszyć. One mogą płynąć od osoby, która siedzi obok ciebie. Czasem nawet najbliżsi mogą stać się hamulcowymi. Stajemy się niewolnikami opinii ludzi lub niewolnikami ludzi. A więc, drodzy, moja, twoja postawa wewnętrzna, nastawienie, nasze oczekiwanie określi, będzie określać, jak Bóg, co przyjmiemy lub czego nie przyjmiemy od Boga. Czytam takie słowo. Ewangelia Mateusza. Odwołujemy się do tej księgi. W jednym z wykładów będziemy mówić o wyższości tych myśli nad naszymi myślami. Będziemy mówić o wyższości tego słowa nawet nad naszymi dotychczasowymi wyobrażeniami. Ale to którymś z wykładów. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. I oto co Jezus mówi. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. Jezus mówi, ileż to razy ja chciałem, a wy nie chcieliście. On chce, a ty możesz nie chcieć. Oto dom wasz pusty pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Drodzy, czy Bóg, i zatrzymajcie się z odpowiedzią, ostentacyjną odpowiedzią. Czy Bóg może wszystko? Ja wiem, być może jest tu ktoś w szatach liturgicznych, bardzo teologicznych, który by powiedział, no jak to, Bóg może wszystko. Jezus umarł za wszystkich, ale nie wszyscy będą zbawieni. Bóg nie może ciebie zmusić, byś słuchał Słowa Bożego. Bóg nie może cię całkiem zmusić, by twoje myśli i serce i te duchowe oczy były cały czas skierowane na to najważniejsze. Nie może ciebie zmusić, byś tu siedział. Oczywiście ktoś, dedukując to, Bóg może, nie chciałbym w tej chwili wchodzić, może w ważne wątki, by nie zaplątać się w tym całym przekazie. Dlatego, że Bóg dał nam coś bardzo ważnego. Tak nas stworzył. Dał tobie i mi wolną wolę. Chcę ci powiedzieć, że to ty decydujesz, nie Bóg, gdzie będziesz spędzał wieczność. Wielu ludzi myśli, że to Bóg pośle ludzi do piekła. A ja ci mówię, nie, to ty decydujesz. Ty masz wolną wolę. Takim on nas uczynił, stworzył.
I zostawił to. Takimi jesteśmy. Ma Pan Bóg automaty. Ma sług posłusznych i poddanych. Tymi są aniołowie, którzy wypełniają wszystko to, co Bóg zamierzy i przekaże im. A więc Bóg nie może ciebie zmusić, byś słuchając tego kolejnego słowa jutro, czy kolejnego dzisiejszego drugiego wykładu, zmusić cię, byś otworzył swoje serce dla Niego. Możesz przesiedzieć przez 3 dni tu z zamkniętym sercem i myślami. I twoje serce może być nadal obojętne. Bóg na siłę nie łamie czyjejś woli. Na siłę ciebie nie może zbawić. Na siłę nie wsadzi w twoje wnętrze swego Zbawiciela. Kiedy patrzymy się na Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, a jednym z obrazów tam jest obraz o ojcu, który ma 2 synów. I jest to obraz oczywiście ludzi, ojca jakiegoś, ale też jest to doskonały obraz ojca, który ma problem z 2 synami, ale też jest obraz doskonały Boga, który ma problem z człowiekiem. Popatrzcie, ten doskonały ojciec, który chyba bez trudu rozumiemy, że też reprezentuje Boga, pozwolił człowiekowi, jednemu z synu odejść. Więc nawet kiedy będziemy się modlić, ja będę wylewał pot. W tym samym czasie ty możesz dłubać palcem w nosie. Ty możesz sobie ziewać. Twoje myśli ciebie wyprowadzą. Będziesz tu. A myślami i w sumie, w rzeczywistości będziesz gdzie indziej. Ojciec, mimo bólu, mimo bogactwa, które miał tutaj, bogactwa i obfitości. Jakby czytamy to pomiędzy wierszami, później jego postawa o tym mówi. Nie mógł zatrzymać tak zwanego syna marnotrawnego. I Bóg ciebie też nie może zatrzymać. Gwoli uzupełnienie dla tych, którzy może się trapią w głowie, no pastorze, my się modlimy i modlimy się, jeśli się modlimy, to modlimy się o to i Bóg tworzy okoliczności wokół naszych ukochanych i te okoliczności sprawiają, że człowiek wtedy widzi, że zostaje tylko jedno okno do góry. Że zostaje tylko Bóg. Ale i tak w tym momencie podejmuje decyzję z własnego serca. A więc Bóg na siłę, mimo że ukochał do końca każdego człowieka, dlatego w jego postawie widzimy tyle cierpliwości, miłosierdzia, współczucia, którego Kościołowi brakuje, by ratować człowieka. Ale Bóg nie może zatrzymać kogoś, kto wybierze piekło. To jest decyzja twoja. Czy będziesz chciał, czy nie? Nie mógł zatrzymać, przynajmniej w tym momencie, tego bezimiennego syna marnotrawnego. Nie może cię zatrzymać, jeśli powiesz, wolę iść do diabła. Wolę spędzić życie, całą wieczność pod wpływem demonów i jego naporów i jego opresji w piekle. I być na wieki z ich dręczącym działaniem.
Drodzy, możesz zasiąść przy stole, który jest zastawiony, pełen różnego rodzaju jedzenia. I możesz wręcz widzieć, wręcz słyszeć. Tak jak już to, co zaczęliśmy na dole, to, co teraz, pewnie jutro. A więc jak gdyby będziemy poruszeni tym smakiem i zapachem, nawet będąc tak blisko Jezusa, Judasz odszedł, powiesiwszy się i poszedł do piekła. A więc nawet możesz tak być blisko stołu i umrzeć z głodu. Bo decyzja należy do kogo? Do mnie, do ciebie, do nas. Tak Bóg przygotował, że pewne rzeczy On przygotował, a pewne rzeczy są do nas. Bóg stworzył zwierzęta, ale zaangażował człowieka, by je nazwał. Bóg zbawił i powołał Kościół, aby wszystkie nadziemskie władze i moce zwierzchności poznały przez Kościół mądrość i moc Boga. A więc ten Kościół, ten i tam, gdzie ja jestem, nie jest powołany tylko dla Mirka i ileś tam osób, na przykład w Terespolu, ale został powołany dla ludzi Terespola lub okolicy. Ten Kościół tu został powołany dla ludzi Ustronia i jeszcze gdzieś tam szerzej. Czytamy wielokrotnie, w Ewangeliach zwłaszcza, kiedy widzimy cudotwórcę, doskonałego uzdrowiciela, który wie i widzi biedę, potrzeby. Widzi choroby wręcz fizycznie na zewnątrz. Widzi człowieka sparaliżowanego. Widzi człowieka głuchego. Widzi człowieka ślepego. Widzi ślepego Bartymeusza. I wszechmogący Bóg nie robi tego automatycznie. Tylko pyta się, co chcesz, abym ci uczynił? Czego ty dzisiaj oczekujesz od Boga? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? To jest twoja wola. To ty decydujesz. Ja decyduję. To my decydujemy. Czy będę słuchał? Czy będę miał otwarte oczy? Ty decydujesz o swojej przyszłości. Nie mów, jak Bóg chce. Wielu Polaków tak mówi. Wielu ludzi w Kościele tak mówi. Ale powiem ci, że to, co Bóg miał zrobić w tej kwestii zbawienia, On to już wszystko zrobił. Pamiętacie, jak Jezus, kiedy umierał, jakie jedno ze słów wypowiedział, czy właściwie wykrzyknął? Wykonało się. Wykonało się. A więc, drogi, jeśli jakieś miałeś doświadczenie z Bogiem w Kościele, około Kościoła, czy to, czego doświadczasz w jakiś sposób w swoim chrześcijaństwie, nie oskarżaj Boga, że ponoć taka jest wola Boża, że tak Bóg chciał, pewnie Bóg nie chce. Słyszałem wypowiedzi, pewnie Bóg nie chce, żebym był zbawiony. Że pewnie Bóg nie chce, żebym był uwolniony. Pewnie ktoś musi siedzieć w więzieniu. Słyszałem tego typu wypowiedzi. Ja bym chciał, tylko pewnie Bóg nie chce. Drodzy, w Słowie Bożym, aby nie przeciążać naszych serc, a czytamy to w wielu miejscach, gdzie Bóg jednoznacznie określił się w tym, czego, co już dokonał.
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Do swojej własności już przyszedł. Ale swoi go, słyszycie, nie przyjęli. A więc Jezus jest pośród nas. I Jezus w głoszonym słowie, w modlitwie przechadza się i będzie przechadzał się. To od ciebie będzie zależeć, czy go przyjmiesz, czy przyjmiesz jego siłę, uzdrowienie, pokój, radość. A więc czy Bóg może wszystko? Więc widzicie, po tym, co już powiedzieliśmy, z jednej strony powiemy, tak, Bóg jest wszechmogący, ale dojdziemy, wiecie, czy Bóg może stworzyć taki kamień od takich, no, takich głupawych filozoficznych rozmów. Czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie. Ale kiedy słyszymy już to, co powiedzieliśmy, z jednej strony mówimy, że wszystko. Ale z drugiej strony, to, co dał nam Bóg, jakim nas uczynił, to pokazuje o tej cudownym zamyśle stworzenia człowieka, z którego Bóg nie chce, abyś był automatem. Bóg nawet nie mówi, że musisz dochodzić do kościoła. On mówi, ja bym chciał, żebyś ty chciał. On nie mówi, że ty musisz czytać Boże Słowo. On mówi, ja bym chciał. Ja bym chciał, żebyś ty chciał. Ja bym chciał, żebyś ty przychodził do mnie wolny. Nawet jeszcze niedoskonały. Nie we wszystkim bezbłędny. Bo ja nawet po 40 latach jeszcze tak wiele, wiele mi brakuje. Ale od pewnego czasu zacząłem rozumieć, co to przychodzić do mojego ojca. Przychodzić do mojego ojca, jak wnuki, czy właściwie dzieci przychodzą do swojego ojca, mojego syna. Które przychodzą, a są w takim wieku 7, 5, które nie rozmawiają o tym, czy są już rachunki zapłacone. Nie rozmawiają o tym, czy jest na czas już to zrobione, czy lodówka jest pełna. Bo oni zakładają, że ojciec wie wszystko, co oni potrzebują. Widzicie, jak to zmienia zupełnie? Wiem. I mogę mówić, tatuś mój, jest mi ciężko, boję się. A mówi, synu, ja jestem od tego specjalistą. Ja właśnie jestem, byśmy to zrobili razem. Byśmy razem współpracowali. A w trzecim rozdziale tej Ewangelii Jana, czytając dalej, mówi, albowiem tak Bóg umiłował. On posłał Syna, umiłował. Tak Bóg kocha. On objawił siebie. Czy tak czytamy w Jeremiasza? To tylko trochę, a jest tych miejsc znacznie więcej. Kiedy czytamy księdze Jeremiasza, moje myśli są o pokoju, a nie o niedoli. Bóg mówi, chcę przygotować tobie przyszłość. Nie podnoś ręki póki co. Czy oczekujesz, żeby Bóg pokierował twoją przyszłością? Powiedziałbym, byłby to ignorant, albo nieładnie mówiąc, głupiec, który powiedział, nie. Ja, gdybym to usłyszał, powiedziałbym, Panie, tak. Chcę, żebyś był moim doradcą i to cudownym doradcą. Czy ktoś potrzebuje Boga, cudownego doradcę? I Jeremiasz mówi, przecież mam myśli o pokoju, o przyszłości. Chcę natchnąć ciebie nadzieją. Słowo nadzieja znaczy radosne oczekiwanie dobra. Ilość tu ludzi dzisiaj oczekuje, ale raczej złego, negatywnego. Nieograniczony Bóg. Doskonały Bóg.
nieograniczonej swojej dobroci, miłości, zaopatrzeniu, w bezpieczeństwie Stwórca. A z drugiej strony ten sam Bóg, który tak bardzo Ciebie kocha, nie naruszy Twojej woli. Ani nie weźmie Cię za czuprynę i mówi, musisz do kościoła. Musisz i za ucho, i za pejsy. Pan Bóg mówi, czy są to ludzie, którzy chcą powiedzieć, chcę Ciebie, Boże. Potrzebuję nawet Ciebie, Boże. Nawet muszę powiedzieć, Boże, wybacz mi, że tak wiele rzeczy robiłem po swojemu, bez Ciebie. A więc ten sam Bóg nie zrobi tych wielu rzeczy bez Twojej woli, bez Twego pragnienia. Z jednej strony ten Bóg mówi, jest Bogiem bliskim, a z drugiej strony mówi, szukajcie mnie. No jest on bliski? Czy jest daleki i wtedy go mam szukać? To słowo szukać, to jest to, co już jakby powiedzieliśmy, on jest tu. Ale w Twoim to słowo znaczy pragnij. Bądź tym, który dzisiaj wszystko robi. Szczypiesz się w odpowiednie miejsce, żeby nie zaspać. Jeśli zasypiasz, idziesz do łazienki i wstawiasz głowę do zimnej wody, żeby nie zasnąć. Kiedy szykowałem się na studia, a kończyłem technikum weterynaryjne i nie chciałem leczyć czworonogi, zamieniłem to na dwonogi. Ale musiałem w tym czasie przygotować, dużo, dużo musiałem nadrobić, ponieważ nie kończyłem liceum, nie chcę szczegółów mówić. Ale kiedy moje pragnienie było, by posiąść tą wiedzę. Wstawałem o 5 rano, o 4 rano, przed szkołą. I kiedy zasypiałem, szedłem do łazienki gospodyni, a tam było wiadro z wodą. I wsadzałem głowę, żeby nie zasnąć. To między innymi znaczy pragnąć. Kiedy zadzwoni dzwonek tu, to będziesz na 5 minut wcześniej niż 5 minut później. To znaczy pragnąć. Kiedy tu ktoś powie, kto pragnie, niech wyjdzie, ty nie będziesz tylko szedł, wręcz nawet będziesz biegł do przodu. To między innymi znaczy pragnąć. Pamiętacie kobietę, która chorowała i lekarze wyleczyli nie ją, ale wyleczyli jej kieszeń i później szła, czołgając się pomiędzy nogami. To jest pragnienie. To jest pragnienie. A więc, drodzy, ty decydujesz, czy ten wszechmogący będzie wszechmogący, czy będzie po części ograniczony. Oto czytaliśmy słowo. Oto Bóg stoi, Jezus, Stwórca Wszechświata, i mówi, chciałem ich zgromadzić. Chciałem ich zgromadzić. Ja chciałem, ale wy nie chcieliście. Ja chciałem, ale nie mogłem. A więc, drodzy, w tej pierwszym wprowadzającym nauczaniu słowa mówię o tej świadomej odpowiedzialności, o tej decyzji, którą podejmujesz, czy będziesz podejmować. Ja chciałem, ale wy nie chcieliście. Nie daliście się. Wyobrażacie sobie to? Bóg chce! Przeczytałem, czy zacytowałem w jakiejś części. Bóg chce wszystkich zbawić. Ale większość, ten sam Bóg wie, że zignoruje to. Bóg chce. Ale czy ty
chcesz też? Czy ty też masz pragnienie? Czy ty za wszelką cenę, nawet jeśli jechałeś do tej pory, jak w pierwszej części mojego usługiwania, przyjechałeś tak ble, ble, ble. Ale w tej chwili budzi się twoje serce, bo tak się dzieje. Bo Słowo Boże dotyka się sumienia naszego wnętrza. Bóg chce, ale czy ty chcesz, czy ty masz pragnienie? I tam czytamy w wierszu 38. I mówi, tak jakby podsumowuje to Jezus, ale wy nie chcieliście, nie daliście się. Dlatego dom wasz zostanie pusty. Dlatego twoje życie, jeśli nie dasz odpowiedzi Chrystusowi, Bożemu Słowu, tej inspiracji Ducha Świętego, tak, to ten dom, a w tym możemy widzieć twoje życie, możemy widzieć nasze małżeństwo, naszą pracę, szkołę, wychowanie. Dlatego tak wiele w cudzysłowie domów jest pustych. Ten wiersz, ten fragment mówi o braku, o czymś niedokończonym, o czymś niepełnowartościowym. Mówi o bólu, o niedostatku. Zostanie pusty, niedokończony dom. Ale nie ma tam, kto mieszkać. Czy mój dom jest moim domem? Czy moje małżeństwo to dom, w którym są dwa światy? Albo dwa życia, które mieszkają pod jednym dachem? Jezus daje odpowiedź w kolejnym wierszu. Kiedy mówi, ja chciałem, ale nie chcieliście. Oto Boga mocnego, cudownego doradcę, księcia pokoju zostawiliście. Drodzy, w psalmie 78, ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowie i ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Drodzy, te dwa słowa, zasmucali i drugi raz zasmucali, są tu użyte dwa różne słowa. Najkrócej, zasmucali i nie analizujmy to. Ale to drugie, raz przetłumaczone tu jako zasmucali, jest powiedziane, oni ograniczali go. Ograniczali go. Oto stół zastawiony. Oto na tacy przyniosło życie. Oto na tacy jest przynoszone rozwiązanie. Ale przez swoją postawę ograniczali go. Czy Bóg Wszechmogący może wszystko? W tym sensie i to, co do tej pory powiedzieliśmy, ten, który chciał zgromadzić, jakby został ograniczony. Ja wiem, że dzisiaj nie mówię do Kościoła, bo mógłbym teraz pójść w tą stronę, że w Kościele wielu ludzi, chrześcijan, ogranicza Boga. Drodzy, dlatego Bóg chce objawiać siebie w pełni swojej chwały. Drodzy, oto jeszcze jeden przykład biblijny. Oto czytamy w Ewangelii Marka. Jezus pojawił się wśród swoich. Pojawił się w swojej wiosce, w swojej rodzinie. I tam został potraktowany jako zwykły. Zwykły. To znaczy, no kto to? No to przecież syn tego, syn tej matki, syn tej ojca, no mieszka tam. Zwykły kościół, zwykły pastor, zwykły człowiek. Jezus jakby w myśleniu
został sprowadzony do czegoś zwykłego. I być może i ty nosisz dzisiaj ten obraz Jezusa zwykłego. Taki, który może działa, może nie działa. I oto czytamy, że Jezus chciał uczynić tam cuda. Chciał dokonać więcej niż dokonał. Jezus chciał ulżyć doli niejednego człowieka. Jezus chce zmienić życie niejednego człowieka. Jezus chce natchnąć cię mądrością na jutro, na pojutrze, na 20 czy 50 lat przed tobą. Ale czytamy tam w Ewangelii, ale nie mógł przez ich postawę serca. Przez ich postawę serca. Przez ich postawę serca. I wracamy do tego kolejnego miejsca, poprzedniego, kiedy Jezus stoi nad Jerozolimą i mówi tam o tym pustym domu, o tym braku, ale albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie do tej pory, chyba że zmierzamy do tego rozwiązania. Gdybym zostawił was w takim stanie, ale pastorze, ale co dalej? Aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Aż powiecie. I tu to słowo mówi o czymś bardzo agresywnym, w dobrym słowa znaczeniu agresywnym. Wiecie, modlę się o więcej, mniej ludzi. Głoszę w mniejszych, większych spotkaniach. Dla dzieci, nastolatków i starszych. Czasem widzę osoby, które podchodzą do modlitwy. Pytam się, czy potrzebujesz, czy chciałaby panie, czy siostra, aby się modlić. No jak pastor chce, to niech pastor się pomodli. To miejsce, aż powie błogosławiony, mówi o innej postawie. Nie w tej postawie, no jak chcesz, no to pojadę na to spotkanie. No jak chcesz, to wypiję z tobą tą kawę. No jak chcesz i tak głosisz komuś, a on tak i oczy jego na lewo, na prawo i na komórkę i tam jeszcze coś w kieszeni przebiera. Więc najkrócej nie chcę. Drodzy, aż powiecie. Tu jest mowa o pewnej postawie. I tym zakończymy to dzisiaj, to pierwsze spotkanie. Z jaką postawą mamy podchodzić do drugiego, do tych spotkań w grupach, do słuchania świadectw, jeśli Pan pozwoli, do tego, co jutro będzie, czy do niedzielnych spotkań, czy tam, gdzie się rozjedziemy. A więc nie flaki z olejem, ale mówi o pewnej determinacji. Tu jest mowa, aż powiecie, to mowa o pewnej postawie oczekiwania. To mówi o tym nastawieniu, że jadę te 600 kilometrów i wracam do pytania, którego zadałem sam sobie. Po co temu człowiekowi, który jeszcze tego dnia przyjął 60 osób, jedzie samochodem i organizuje jeszcze z innymi ludźmi i tu będzie jeszcze dawał siebie. Inna motywacja, inne nastawienie. A więc, kiedy tu jesteś, to nie tylko, że jesteś, że tu gdzieś, wiesz, snujesz się pomiędzy ławkami, piętrem i dołem. Albo że tu jesteś i zamieniasz tlen w dwutlenek węgla, a od czasu do czasu gdzieś tam w metan. To nie doświadczysz niczego specjalnie wielkiego. Pojedziesz i powiesz, fajnie było. Jeśli nawet to powiesz. Albo fajnie gość mówił. Aż powiedzą, mówi Jezus, błogosławiony.
A więc Jezus mówi tu o takiej oczekującej postawie, którzy wśród zgiełku różnych myśli, co w domu, co z dzieckiem i różnych innych rzeczy, które będą próbować ci wpadać do umysłu. A nawet z sąsiadem, którym siedzisz, który będzie ciebie wytrącał z tego, co cię inspiruje. I nawet będzie się może podśmiechiwał z ciebie. Co ty, stary, gdzie ty tam wybierasz się do przodu? Drodzy, jakby poprzez to ty przebijasz się. To jest, mówi, bycie spragnionym, bycie oczekującym. Bardzo chcieli. To między innymi, jak gdyby Jezus rozrzucił coś cennego, a ci, którzy pragną, idą czy biegną, by z tego wziąć to cenne, co dla nich jest potrzebne. Wyobraźcie sobie, pozwoliłem sobie coś takiego zrobić. I rzucę to. I kto będzie chciał, kto ma pragnienie, niech sobie to weźmie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bierzcie wszystko, co tam jest. Proszę, wszystko, co tam jest. Wybierajcie wszystko, co tam jest. Znaleźliście tam trochę cennych rzeczy? Dobrze. Kto co znalazł? Ile ty znalazłeś? Ile ty? 10 zł. A kto co tam jeszcze znalazł? Dobra, cukierki też. A ty ile znalazłaś? Drodzy, to słowo, które tu Jezus używa, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, to właśnie to słowo greckie, teleo, mówi podjąć decyzję. Nie myśleć, co inni myślą. Nawet w tym przykładzie, który mogę użyć do dzieci czy do dorosłych, nie jeden mógłby powiedzieć, a nie będę się wygłupiał. To po co, poczekam jeszcze. I tak będzie i tego wieczoru, i tak będzie jutro. Będą tacy, którzy będą z tyłu i troszkę z przodu. Ale dzisiaj uczymy się, bo to słowo mówi podjąć decyzję, zaangażować się, nie patrzeć, co inni o mnie mówią, co o mnie myślą, nawet co własne moje myśli mówią. Ale jak gdyby biec i pochwycić to w powietrzu. To, co mówi Bóg do naszego serca. Jestem tu sobie nie po to, by posiedzieć. Niech ci z przodu, niech ci inni. I jedni, i drudzy, i każdy. Drodzy, czy jesteś gotowy przez te dni zaangażować się, by nie być zwykłym? Czy jesteś gotowy zaangażować się, by nie być obojętnym? Czy jesteś gotowy na zmianę i w Bogu, by mieć coś więcej? Czy jesteś gotowy łapać w powietrzu te cenne rzeczy, które Pan Bóg chce tobie i dla nas tu przekazać? Czy jesteś gotowy, by mówić, ja chcę? Czy jesteś gotowy powiedzieć nawet publicznie, pastorze, ja potrzebuję modlitwy? Bo nie daję sobie rady w życiu. Czy jesteś gotowy, jak trzeba będzie wyjść do przodu i nieważne, ile oczu patrzy się na ciebie, bo ty będziesz przekonany, jest najważniejsze, co Bóg myśli i mówi i jak patrzy się na mnie. Diabeł twój i mój wróg będzie robił wszystko, byś ty czy ja nie otworzyli się na wszechmogącego Boga. Będzie gotowy i działać, by zatrzymać ciebie w rozczarowaniu. W tym stanie, jakim jesteś, abyś pozostał. Diabeł będzie to robił, ale wiedz, że to jest dobry znak, że światło przychodzi do ciebie, bo światło uruchamia ciemność.
Kiedy będą myśli, które będą mówić nie, to wiedz, że to jest dobry znak, że światło przychodzi tu. Kiedy będzie z jednej strony, będzie słyszał, chcę, to jest, ma sens, co ten gość mówi, to z drugiej strony będzie inny głos. To jest dobry znak. To w twojej gestii Bóg chce, ale czy ty chcesz?